i co? Moja droga, myślałaś już może coś o zmianie oferty w naszej tropikalnej kawiarence? Może jakieś nowe koktajle, sałatki albo pieczony banan? No co ty? Już ci mówiłam! Wszystko już jest załatwione. Dzisiaj w ogóle ma przyjść dostawa. Ej, a wiesz, że znowu przyjedzie ten przystojny pan dostawca? Ten w pomarańczowych okularach? Wcale nie jest taki przystojny. No co ty? Nie udawaj! Nie masz co się wstydzić. Za każdym razem, gdy tylko przyjeżdża, to chcesz odbierać od niego paczki. Ja tam ci się nie dziwię. On jest bardzo przystojny. No, może. Chociaż nie jestem przekonana. A wiesz, że ostatnio zaprosił mnie na wspólny spacer? No co ty? I co? Kiedy idziecie? Bo na pewno się zgodziłaś, prawda? Wow, ale super! Wy naprawdę do siebie pasujecie. Nic nie powiedziałam. Zatkało mnie. Powiedziałam, że mu odpowiem następnym razem. To dzisiaj jest ten następny raz? Ulala, coś czuję, że jutro idziesz na randkę. Dzień dobry, to ja, pan dostawca. O, rany dziewczyny, wy to zawsze tyle rzeczy zamawiacie. Dzisiaj pełne kosze bananów. Nie wiem, co wy tam zamówiłyście, ale te banany wyglądają jakoś dziwnie. Dzień dobry. Och, super. Sama nie wiedziałam, że będą to banany. O, cześć. Cześć. Słuchaj, i co z tą naszą randką? Wybierzesz się ze mną na ten spacer? No, niech będzie. W sumie miałam ochotę się przejść do parku. Poczekaj, odstaw tutaj na ziemię te kartony. O, dobra, już się robi, już je odkładam. To co? Umawiamy się na jutro. Przyjdę po ciebie, gdy tylko skończysz pracę. No dobra, tylko nie wiem, jak długo będę pracowała. Pójdziemy do parku, dobra? Okej, zabiorę cię na romantyczny spacer. No nie, oni się tak bardzo lubią. Muszę coś tutaj wymyśleć. O, już wiem. Panie dostawco, mam prośbę do pana. Tak, słucham. O co chodzi? Bo chodzi o te banany. Zamówiłam ich chyba za dużo. Jakieś takie dziwne, bardzo tropikalne, gigantyczne. Mam mnóstwo pracy. Może pan razem z moją pracownicą rozpakować te banany? Ja? Sam? Razem z tą piękną Enchantimals? No pewnie, że się zgadzam. Co tam mała laleczka LOL kombinuje? Ona chce mi zorganizować randkę. I to dzisiaj. O nie, co ona sobie myśli? Solki, chyba słyszałaś. Ja się strasznie śpieszę. Kompletnie zapomniałam. Muszę coś ważnego załatwić. A ciebie zostawiam z tym przystojniakiem. Powiedzmy, że to będzie bananowa randka. Rozpakujcie towar i koniecznie sprawdźcie te banany. Pa! Co za przyjaciółka, żeby takie rzeczy mi zrobić. Może ja nie mam na to ochoty. Jak polecenie, to polecenie. O rany, muszę tutaj przynieść te wszystkie banany. Mówiłem, one są bardzo duże. Uważaj, uważaj, bo banan spada! O rany, miałam szczęście. Wylądował zaraz obok mnie. A co ona zamówiła? Dziwne, tropikalne banany. No mówię ci, nie dość, że są gigantyczne, to spójrz na to. Zobacz na tego banana. Widziałaś kiedyś różowego banana? No, dziwny. Oj, uważaj, znowu spada! I jeszcze kolejny pomarańczowy. I poczekaj, poczekaj. I jeszcze jeden, uważaj. Niebieski. Ale przepraszam, jak my mamy robić koktajl z niebieskiego banana? Wszyscy będą myśleli, że to koktajl borówkowy, a nie bananowy. Coś jest nie tak. Może te banany w ogóle nie nadają się do jedzenia. Dziwne by to było zjeść niebieskiego banana. Wiesz co?
My to musimy koniecznie sprawdzić. No pewnie, że sprawdzimy. Przecież tutaj pracuję. To należy do moich obowiązków. Chodź mi pomożesz, skoro już tutaj jesteś. Sprawdzimy razem te niebieskie banany. Ja się zaraz wszystkiego dowiem. Obejrzę te banany z każdej strony. Tyle już owoców tropikalnych tutaj przywiozłem, że chyba wiem co i jak. Banan ma skórkę. Trzeba więc ją ściągnąć i sprawdzić, czy ten banan w środku będzie niebieski albo pomarańczowy. No żółty to rozumiem, ale fioletowo-różowy? Banany okazują się być niezwykłymi bananami. Znacie je? Och, szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu, bo te banany naprawdę przepysznie bananowo... O rany, przepięknie pachną. Banan żółty, ale my dzisiaj sprawdzimy tego banana niebieskiego. No, ciekawe, co jest jeszcze w tym pomarańczowym i różowo-fioletowym. Bananas! To jakaś dziwna, tropikalna odmiana. Jak tam się dostać do środka? Chyba musimy ściągnąć najpierw tę folię. Każdy banan jest tutaj zamknięty szczelnie. Ściągamy taki paseczek, szczelnie zamknięte, bo przebyły bardzo długą drogę. Teraz musimy ściągnąć tę skórkę. O, jaki ładny znaczek. Chyba na takich drzewach rosną te śmieszne banany. Dobra, uwaga, czas sprawdzić, czy on w środku będzie niebieski. O nie. Ktoś tam mieszka? Ktoś tutaj coś do środka włożył? Jakieś robaki tu mieszkają? Jedna niespodzianka. Druga. Trzecia. A banan w środku jest pusty. Zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Jak teraz zrobi się niebieskie koktajle bananowe? Co za oszuści! Co za okropieństwo! Oszukano nas! Rany! To one naprawdę są w środku puste! To co jest w tych saszetkach niespodziankach? Niech tam lepiej będą banany, bo inaczej moja szefowa się wścieknie. Nie sądzę, aby w takich saszetkach były banany. No ale sprawdź może najpierw tę taką najdłuższą saszetkę. Czy tutaj będzie banan? Nie wydaje mi się. Ale może... Może... Coś różowego. To jest gałązka. Gałązka z takim specjalnym miejscem. Chyba faktycznie w tym bananie ktoś mieszka. O rany. Kto to taki? Ktoś, kto zjadł banana. Teraz zobaczmy tutaj. Ta saszetka z kolei jest bardzo malutka. I tutaj jest mnóstwo niespodzianek. Ojej, spójrzcie. Tutaj jest jakiś robak. A, to chyba on zjadł banana. Tutaj mamy orzech. A na orzechu też siedzi jakiś pajączek. U, jakie ładne naklejki. Tymi naklejkami możemy sobie coś ozdobić. I została nam ostatnia saszetka. Czy tutaj będzie ten złoczyńca, który zjadł naszego banana? Jest ktoś. Kto to taki? Tadam! Jednorożec! O rany! OMG! Co tutaj się wydarzyło? Jednorożec w bananie? Tutaj mamy jednorożcową jeszcze naklejkę. Czy ten jednorożec będzie pasować do naszych tropików? Nie wiem, ale możemy go posadzić na tej gałązce, a następnie gałązkę gdzieś sobie powiesić. Słuchaj, twoja szefowa to nie będzie zadowolona. Zrobiła takie zamówienie, czekając na banany, a przyszły bananowe niespodzianki. Sorry, że tak się śmieję, ale to naprawdę jest dziwne. Wiesz co? Ja nie wiem, co ona zamówiła, ale też uważam, że to jest bardzo, bardzo śmieszne. Hej, co tutaj się dzieje? Wy mieliście pracować. Co to za śmiechy chichy? Gdzie są banany? Zjedliście je? Co wy z nimi zrobiliście? Musisz mi wybaczyć, ale banany okazały się być bananowymi niespodziankami.
W środku mieszkają jakieś stworki. Zamiast bananów masz jednorożca. Może on być wielką atrakcją twojej kawiarenki tropikalnej. Ale raczej z niego to... tadam... koktajlu bananowego nie zrobisz. Nie no, nie, nie wierzę. Co za szalony dzień. Nie ma bananów, nie ma koktajli. Ale za to moja przyjaciółka była na randce ze swoim ukochanym. Bananowe zamówienie okazało się być nieprawdziwe, ale chyba bananowa randka się udała. Nasze dwie laleczki Enchanty Mars chyba bardzo się polubiły. Lubicie laleczki Enchanty Mars? Dajcie mi znać na dole w komentarzu, czy też może bardziej wolicie LOL Surprise. To jest akurat moja laleczka, która przeszła owocową metamorfozę. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was! Słyszymy się już jutro. Pa, pa!